Składamy dziś także tutaj, w Tomaszowie, hołd bohaterom Powstania Styczniowego, tym 200 tysięcom polskich żołnierzy, Polaków, którzy wraz z Ukraińcami, z Rusinami, wraz z Białorusinami, wraz z Litwinami odbudowywali Rzeczpospolitą, walczyli o odbudowanie polskiej niepodległości, których ponad 20 tysięcy straciło życie. Przypominamy ich bohaterstwo dzisiaj, w 160. rocznicę, także dlatego, że gdy dzisiaj patrzymy na imperializm rosyjski, to widzimy, jak długo trwa ta walka o niepodległość Europy, o niepodległość sojuszu polsko-ukraińsko-litewskiego, litewsko-białoruskiego, o niepodległość całego niepodległego świata zachodniego, który jest zagrożony imperializmem rosyjskim. Mamy świadomość, że tak jak w roku 1918 Wojsko Polskie zostało odbudowane dzięki pamięci właśnie bohaterstwa powstańców styczniowych, tak dzisiaj, przywołując ich pamięć i przywołując pamięć żołnierzy niezłomnych, dajemy siłę całemu narodowi, ale także odbudowie polskiego wojska, które dzisiaj staje się coraz bardziej istotne, kluczowe dla zabezpieczenia całej Europy, dla zagwarantowania niepodległości nie tylko Polsce, ale całej Europie. Cześć i chwała bohaterom Powstania Styczniowego. Cześć i chwała tym wszystkim, którzy pamiętają o ich poświęceniu. Cześć i chwała polskim uczniom, polskim środowiskom niepodległościowym, którzy przypominając tę pamięć, dają siłę nam wszystkim. A powiat tomaszowski, a młodzież tomaszowska, a samorząd tomaszowski to są wyjątkowi ludzie i wyjątkowe instytucje, bo pamiętają o całej walce niepodległościowej Polski. Bo pamiętają i zawsze czczą mszą, ale także uroczystościami ich pamięć, sprawiając, że jest ona tutaj, w Tomaszowie, w powiecie tomaszowskim, zawsze obecna. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, spotykamy się w dniu szczególnym. W dniu upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Bardzo ważnego zrywu niepodległościowego w Królestwie Polskim. Swoim zasięgiem powstanie obejmowało ziemię Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi oraz części Ukrainy. Powstanie wybuchło 22 stycznia po tym, jak administrator Królestwa Polskiego, hrabia Wielopolski, ogłosił brankę, czyli przymusowy pobór młodych mężczyzn do wojska rosyjskiego. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że może się to przerodzić w ogromny zryw niepodległościowy, zarządził tą brankę, żeby ograniczyć udział młodych ludzi w tym powstaniu. Oczywiście w ramach powstania funkcjonowały dwie grupy, białych i czerwonych. Jedni byli zwolennikami przeprowadzenia reform w Królestwie Polskim, ale pod władzą rosyjską, natomiast inni chcieli zupełnego oderwania się ziem polskich spod niewoli rosyjskiej. Najważniejsze postaci związane z powstaniem styczniowym to na pewno dyktator powstania Romuald Traugut, który myślę, że zbyt późno został powołany na to stanowisko, ponieważ część ważnych rzeczy już się wydarzyła i nie było mowy o tym, żeby cokolwiek nadrobić. Ukazał się również ukaz carski dotyczący uwłaszczenia chłopów, co też przyczyniło się do tego, że część z nich zrezygnowała z udziału w walkach powstańczych. Na terenie powiatu tomaszowskiego również powstanie, bitwy potyczki miały miejsce. W maju 1863 roku pod wodzą aptekarza Aleksandra Lange utworzony został oddział powstańczy w Tomaszowie. Złożyli oni przysięgę w kościele parafialnym w Białobrzegach, po czym ruszyli do walki z rosyjskim zaborcą. Pierwsza potyczka ważniejsza odbyła się między Tomaszowem Mazowieckim a Lubochnią. Oddział powstańczy pod wodzą naczelnika powstania w powiecie rawskim, pułkownika Jeziorańskiego, stoczył potyczkę z wojskami rosyjskimi. Kolejna ważna na przełomie 13 i 14 lipca bitwa pod Brenicą, w której zginęło 110 powstańców, 5 zostało spalonych w stodole. Reszta powstańców, którym udało się rozproszyć, została również zaatakowana przez wojska rosyjskie, ale też pomagającym im niemieckim kolonistom zamieszkującym wioskę w pobliżu obecnego Stanisławowa Studzieńskiego. Oni też przyczynili się do tego, że dobijano po prostu rannych powstańców, rozkradano powstańcze tabory. I kilka jeszcze potyczek na terenie powiatu tomaszowskiego. Należy dodać, że są miejsca, w których upamiętniamy powstańców styczniowych właśnie tu. Wspomnieć należy o mogile powstańca z 1863 roku w miejscowości Konewka. Oczywiście mogiła powstańców na cmentarzu parafialnym w Lubochni. Tam spoczęły szczątki 110 powstańców i tych 5, którzy spłonęli w stodole. Kolejne miejsce to jest obelisk upamiętniający właśnie bitwę pod Brenicą. I jeszcze mogiła powstańcza na cmentarzu w Czerniewicach. Należy dodać, że nasze pokolenie również pamięta o powstańcach. Oni byli również dla bardzo wielu kolejnych po nich pokoleń inspiracją do walki o niepodległość naszej ojczyzny. Przelali krew, ale zostawili też ślad w historii. Po którym podążali i kolejni wyzwoliciele, żołnierze, bohaterowie, którzy wyzwalali naszą ojczyznę zarówno w ramach I wojny światowej, którzy odzyskiwali naszą niepodległość w 1918, którzy brali udział w bitwie
warszawskiej 1920 i później w kolejnych bitwach i wojnach, które w efekcie doprowadziły do tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Historia jest nauczycielką życia, jak powtarza wielu, i naszym zadaniem jest nie powtarzać błędów również tych, które w ramach powstania styczniowego się pojawiły, czyli tych podziałów na białych i czerwonych, bo to nigdy nie prowadzi do dobra Polski. Zawsze jest przeszkodą. Możemy się politycznie dzielić, możemy mieć różne poglądy, natomiast nigdy nie powinniśmy pozwolić na to, żeby nasze społeczeństwo zostało podzielone i w efekcie, żeby nie było takiej klęski, jaką skończyło się powstanie styczniowe. Tak jak wspomniałam, krew bohaterów powstania styczniowego nie została przelana na marne. Piękną inicjatywą, która dzisiaj miała miejsce, to ogłoszona przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego akcja Znicz dla powstańca. Również w Tomaszowie Mazowieckim starosta tomaszowski, pan Mariusz Węgrzynowski, zorganizował obchody. Rozpoczęły się one mszą świętą w sanktuarium świętego Antoniego. Potem uczestnicy mszy świętej przybyli pod obelisk powstań narodowych przy ulicy Mościckiego, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy właśnie znicze, między innymi znicz dla powstańca od wojewody łódzkiego. Takie zapalenie zniczy miało również miejsce właśnie na wspomnianym cmentarzu parafialnym w Lubochni przez grupę mieszkańców, ale też z tego, co się orientuje, pan komendant Straży Pożarnej, naszej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Krzysztof Iskierka, wspólnie z ochotnikami z Ochotniczych Straży Pożarnej w Królowej Woli i w Gliniku mają również zapalić taki znicz i złożyć wiązankę na mogile powstańca z 1863 roku. To jest bardzo ważne, szanowni państwo, że czcimy pamięć tych ludzi, czcimy ją również i dajemy przykład młodemu pokoleniu, że nigdy nie wolno zapominać o tych, którzy za naszą ojczyznę walczyli. Ta dzisiejsza niedziela również gromadzi nas Chrystus przed ołtarzem, tą niedzielę, by polecać dobremu, miłosiernemu Bogu naszą umiłowaną ojczyznę, gdy przeżywamy 160-lecie wybuchu powstania styczniowego. Było ono największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym na ziemiach Rzeczypospolitej, rozdartych przez zaborców z bronią w ręku. Polacy wystąpili przeciwko carskiemu imperium, nie uznającemu naszych praw do samostanowienia i niszczącemu polskość w procesie zaciekłej rusyfikacji.